Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Znowu działamy przy Turbo Loncinie. No przynajmniej się tak udaje, że działamy. No cóż, no pasuje dzisiaj przynajmniej turbo zamontować. Kurde, były plany, żeby to w tym tygodniu skończyć, ale się nie uda. Dobra, cóż, nie przedłużajmy, jadę z tematem. Pasuje teraz zamontować turbinkę, tak jak ma być. Docelowo, lecz raczej chyba wam tego nie będę pokazywał, jak będę montował, chyba że pokażą się jakieś przebitki na ekranie. Chciałbym to odpalić, żeby sprawdzić, po prostu żeby gaźnik ustawić na wolne obroty. Chyba że no wezmę się i zrobię ten rozprężnik i dopiero wtedy będę ustawiał. Ale będzie więcej zabawy, rozkręcania, skręcania i więcej rzeczy będzie przeszkadzać. Nie wiem, zobaczymy. Jak to wyjdzie, raczej zbytnio nie chcę tego tak za dobrze planować, bo wiecie, że nie wychodzi to potem. Minęła dłuższa chwila, pokażę wam na jakim jestem etapie. Za bardzo się wciągłem robotą i zapomniałem nagrywać. Ups, o. A wygląda to na chwilę obecną w ten sposób, iż na razie to nie jest przyspawane. Pierwsze przymiarki, nieprzymiarki. Tutaj na razie to jeszcze nie jest nic przyspawane. Musiałem adapter przerobić. No i chcę dać to trochę wyżej, żeby spust oleju na razie trafiał mi do korka, a potem wymyślę coś innego. Tak, żeby przynajmniej dało się coś odpalić i coś w tym stylu. No. Taka prowizorka na razie, żeby zostało to z tym wężem ogrodowym. Na razie przynajmniej. A potem będę się bawił, żeby nie tracić czasu. Filtr będzie taki, standardowy. Na filtr będzie coś nałożone do takiego. Będzie to kozacko, mam nadzieję, wyglądać. Co tu jeszcze wam pokazać? Mogę wam pokazać jeszcze, jak to będzie szło tutaj na drugą stronę. Bo to szło będzie w miarę coś takiego. Tu jeszcze będę musiał to lekko przerobić. Właśnie nie wiem, przekręcić albo coś. O, bardziej coś w ten sposób. Bo ja to będę ucinał i tu będzie do rozprężnika to szło. Jak go zbuduję. I żeby był dostęp jeszcze do zaworów. Też tak właśnie myślę, żeby do zaworów też był jakiś dostęp. Ja tu myślę od razu 10 kroków do przodu, zanim coś przyspawam. Tu jeszcze mi założyłem specjalnie błotnik, żeby sprawdzić, czy będzie mi obcierać. Tu będzie mi uderzać troszeczkę przy maksymalnym skręcie. Ale to tylko w gąbkę, to do gąbka się odchyli tyle, nie? No lepiej się tego zrobić nie da. Tak, żeby to zmieścić. Chyba że jeszcze cofnę delikatnie. No nie mam miejsca, bo tu już będzie linka. Już będzie linka, kurde. Tak jak teraz chyba to zostanie. No i teraz tylko przyspawać. Dobra, no to więc biorę się do spawania, obspawam to wszystko, ale to już będzie taka delikatna robota, no i zaraz się widzimy z powrotem. No dobra, częściowo wydech skończony, taki krótki na razie, bo żeby było przynajmniej, żeby tylko do sprawdzenia było, nie? Potem będziemy jakoś, jak będzie to wszystko działać, będziemy robić już jak ma być. Na chwilę obecną wygląda to w ten sposób. O, wydech będzie szedł cyk. Teraz nie będzie pluł plastiki, tylko będzie szedł w dół bardziej. Będzie było bardziej w dół pluł. Jest tutaj więcej miejsca. I mam lepszy dostęp do śrub. Więc źle nie jest. W miarę to sztywne jest. Mimo że trzyma się tylko na dwóch śrubach, co mocują, przymocowane są do cylindra. Filtr powietrza się mieści. Więc źle nie jest tak samo pod tym kątem. No cóż, no, turbina już praktycznie jest zrobiona. Kwestia smarowania i powrotu to już tam jest mały pikuś. Został nam tylko rozprężnik. Tutaj do skonstruowania z tej strony rozprężnik. Ustawienia odpowiedniego gaźnika pod odpowiednim kątem. A na końcu strojenie. No i będzie. Kurde mele, no mam nadzieję, że się dzisiaj wyrobię, nie wiem, z tym rozprężnikiem będzie najwięcej problemu, bo pierw muszę zbudować z tektury, prototyp z tektury, a potem tniemy z blachy i nie wiem, czy mi się to uda tym migomatem. No strasznie kiepsko się nim spawa
bo raz jest taki, raz prysko, raz nie prysko. Tak strasznie jakoś dziwnie ten migomat spawa. Nie wiem, czy mi się uda to pospawać tak, żeby było to szczelne. A tu właśnie o to chodzi, żeby było wszystko szczelne. I boost mi nie uciekał, jeśli jakiśkolwiek będzie. No i przepraszam was na tym etapie odcinka, że nie ma żadnych takich przebitek, jak coś robię, bo robię przy tym motorku tak z doskoku. Machnę tu 3 razy, 4 śrubki dokręcę, coś tam przymierzę i już lecę do innej roboty, zaraz wracam. No i takie latanie i no, takie robienie to jest ciężkie, żeby jeszcze nagrywać, myśleć o nagrywaniu. Jeśli macie jakieś wąty albo coś, jeśli wam coś nie pasuje, chcielibyście więcej na odcinkach, no to piszcie w komentarzu, no. Ale to zbytnio wam nic nie pomoże. Bo i tak będę robił w granicach możliwości, jakie posiadam do nagrywania. Pasowałoby jeszcze jedną osobę, żeby nagrywała. No. Dobra. Tyle. Lecę, bo mam jeszcze taką jedną robótkę i zaraz wracamy i próbuję robić ten rozprężnik. Więc widzimy się znowu za chwilę. Siemanko. Minęło ładnych parę godzin. Zrobiłem robotę, którą miałem zrobić. No i wziąłem się trochę tutaj za gangusa. Za gangusa, za turboloncina. No i coś tam machnąłem. Myślałem, że dzisiaj go odpalę, nie udało się. Za dużo miałem innej roboty. No tak jest u mnie, no. Nie ukrywajmy. Ale macie przynajmniej taki krótki odcinek, jak to wygląda. Co to tutaj na ziemi jest? Jest to mój ten rozprężnik. Da-dam, tylko jeszcze nie zbudowany do końca. Jeszcze go nie zbudowałem, włączymy tu lampkę, żebyście coś widzieli. Jak to mniej więcej będzie wyglądać? Będzie to wyglądać jakoś coś ala typu takiego. Tylko muszę tą rurę usunąć, bo ona mi trochę przeszkadza. Ale będzie to wyglądać coś ala typu takiego. No. Co to będzie dawać? Nie będę wam tłumaczył. Niech specjaliści się wypowiedzą. Po co mi to jest potrzebne? Na co mi jest coś takiego potrzebne? No, niech się specjaliści od uturbiania silników wypowiedzą. Po co pan MRF montuje to do swojego pitbike'a? Jedynie jaki będzie problem? Problem będzie z regulacją. Mianowicie taką, że będę miał utrudniony dostęp do regulacji paliwo-powietrze, do ssania i do wolnych obrotów. Ale musiałem iść tak, a nie inaczej. Musiałem to tak zrobić. Nie dało się tego inaczej zrobić, żeby było w miarę prosto. I tyle. Tak to miałbym o wiele, 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 wiele więcej dubania, grzebania, kombinowania. A tak to w miarę to wyszło. No, tu mógłbym się wciąć, ewentualnie jeszcze zobaczymy, no. W ostateczności się jeszcze tutaj wetnę. Zrobię takie, taki uskok w dół. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie chodzić w ogóle. I czy będzie chodzić. No jak będzie chodzić, no to ewentualnie się tutaj wetnę. Zrobimy takie wcięcie, żeby dało się tutaj do regulacji lepiej dostać. Bo regulacja ogólnie będzie chodzić. Bo jest to wyliczone, że regulacja będzie chodzić, znaczy ssanie będzie działać, nie będzie przeszkadzać na maksymalnym, tylko będzie problem ze spuszczeniem ssania, nie? A wolne obroty to się ustawia tylko raz, a potem się przy tym nie grzebie. W ostateczności na lince sobie podciągnę i tyle. No, a paliwo powietrze, no to tam już to też jest tylko do wolnych obrotów, a potem i tak jest hejaj i rura. No może jakoś tam będzie dało się, no nie wiem, zobaczymy. Ja raczej tak to będę gaźnik regulował bez tego. Na początku wyreguluję gaźnik, a potem dopiero założę to. Nie wiem, jakoś będzie trochę trudno, ale inaczej się nie da. I tak to wygląda na chwilę obecną. Tak to będzie wyglądać. Z tym moim rozprężnikiem. No, szkoda, że nie ma z drugiej strony sanie, po drugiej stronie i regulacja, ale trudno. Inaczej się nie da. Przynajmniej no, nie mam miejsca, żeby to inaczej zrobić. Trzeba się będzie wywiercić, zrobić adapter gumowy, żeby gaźnik podłączyć do tego.
I tak samo będzie tutaj adapter, łączenie turba z tym, żeby było łatwiej to się jakoś dało wypiąć. Nie wiem jeszcze jak to skonstruuję dokładnie. Jak to mi się uda. Jeszcze pomyślę, kurde, bo to pasuje tak zrobić, żeby dało się to w miarę łatwo wyciągać i wkładać. Że nie trzeba było całego silnika domontować. To jeszcze dlatego nie zbudowałem tutaj jeszcze tyłu do końca tej części. Do końca jeszcze nie zbudowałem. No bo będę dopiero wiedział jak to będzie. No i tak to wygląda na tym etapie. Jeśli się wam podobało, mam nadzieję, że no, powiem wam tak, miałem dwa dni po ślizgu. W tym tygodniu się nie udało mi wyrobić przez to. No cóż, no zdarza się. Wreszcie kiedyś może tego turbolącina odpalę. Mam taką nadzieję. Bo teraz mam nadzieję, że będzie moc. Mam nadzieję, że teraz będzie moc. Teraz nie będzie mocy, to ja nie wiem co. Rozsadzi pewnie i tak tego lącina wcześniej. I będzie roboty tyle na marne. No to wsadzimy mu, kurde, głowicę od 125. Dobra, taki krótki odcinek wyszedł. Ja uciekam. Muszę sobie jeszcze coś dzisiaj zjeść. Bo mnie jadł. Tylko robił przy lącinie i inne prace, a żarcia nie zjadłem. Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!